Czy kolor podświetlenia zależy coś od tego na streamie? Tak, ewentualnie kto zapłaci. Już koniec Diablo 4? Tak, to już koniec. Życie nie ma sensu ogólnie. Ja będę i dam z siebie oczywiście całe 15 do 20%. Ja streamuję tylko dla pieniędzy, a nie dla twoich przyjemności. Odklejka, skłaniam się nisko, witam wszystkich serdecznie. A co, wyglądam jakbym dopiero wstał? No może, bo po treningu leżałem. Młodszy Marciniak, kto wie? Kto wie? Zmieniłem kąt kamerki i powinno to wyglądać lepiej. To jest tylko może malutka zmiana, ale na pewno jest lepiej odczuwalna, to raz. Dwa, no to zmieniłem na fioletowe kolory, żeby się bardziej utożsamiać z Twitchem. Już myślałem, że dzisiaj sponsorowany stream albo reklama. Zawiodłem się. Dzisiaj nie ma reklam, ale będę miał tych dużo. Reklamy na Instagramie. W sumie reklamy są, czyli w sumie jest trochę ten stream reklamą, ponieważ Keydrop. Biorę udział w turnieju Multiego w Counter-Strike'a. Tak jest, zgodziłem się. Będę z nim grał w teamie. Więc 20 czerwca zapraszam was na godzinę 20 i będę się strzelał w 1-6. Tak, i jeśli wygramy, to 21 też będę grał. Ale tak czy siak, 20 czerwca, 20 godzina, zapraszam was na pojedynki counter-strike'owe. Nie wiem, czy o 19, ja zostałem zaproszony na 20. Na początku nie chciałem się angażować w ten turniej, ponieważ w tych terminach, gdzie jest podany turniej, czyli to jest chyba tam, no właśnie, 19, 21, ma być zajebiste upalne lato w Krakowie. Tak, dlatego nie chciałem się angażować, no bo nie chciałem siedzieć, bo te turnieje często długo trwają, siedzieć i tak dalej, nie chciałem marnować sobie akurat tych trzech wolnych, fajnych dni, ale okazało się, że gramy wieczorem, więc powiedziałem sobie, luźna guma, mogę zagrać meczyka. I tak będziesz trollował, żeby przegrać. O ty, Guzilla, o ty, za takie pisanie miałeś suba, o, bo to masz tylko timeouta. Ja tylko mogę mówić za siebie, że ja będę i dam z siebie oczywiście całe 15 do 20% o godzinie 20, 20 czerwca. Postaram się wjechać na pełnej piździe. Akurat będę po wycieczce rowerowej naładowany endorfinami. Pozdrowisz Michała Myrdę? Nie pozdrowię. Czy odpalisz mojego shota? Nie odpalę twojego shota, ale zdrówka ci życzę. Masz 6,6K na Insta. Mam to w piździe. Babciu, jak plecy? Ostatnio mówiłeś, że wróci jakaś kontuzja. Cały czas jest źle, cały czas jestem rozjebany, ale walczę. Wiesz o co chodzi? Walczę z samym sobą. Każdego dnia. Cześć Filipie, co drapie się po głowie? Siemanko, cześć papiuszku, mój ty krakowski. Siemka, siemka. Czy kolor podświetlenia zależy coś od tego na streamie? Tak, ewentualnie kto zapłaci na streamie. Czy jest jakiś sponsor, a niedługo ich się pojawi, dość sporo, to będzie na pewno kolorystyka dobierana. A będzie dużo sponsorów. Będzie dużo sponsorów na pewno. Ty taki chudy jesteś, ale źle wyglądam? Źle wyglądam? Masz jakiś kompleks, byku, że cały czas mówisz mi o mojej wadze? Czy będzie sponsor szampon na poros włosów? No niestety, mi włosy bardzo rosną, ale tam, gdzie nie trzeba. Ja mam taki, wiesz, Michał Pol, Generation, taki hełm mam. Więc no, ja się golę na łyso. I paradoks tego jest taki, że muszę często chodzić się golić. Nie uważasz, że natysty na grafice kanału sportowego wygląda na 50 lat? Też tak myślę, że nie wygląda naturalnie, ponieważ ma tak zwrotną twarz, a jak wiesz, jak wygina się twarz, to ten wszystko się tak zagina. I ma taki chyba podwójny podbródek. Tak, też tak myślę, że nie wygląda naturalnie. Ale ja też mam problem z tym, jak mnie zawsze eksponują w sieci. Zawsze wybierają jakieś moje spierdolone zdjęcie. Najgorsze jest to, że każde moje zdjęcie jest spierdolone, ponieważ na nim jestem. To jest najbardziej pojebane gówno. Niestety, ale po 31 latach przyzwyczaiłem się do tego, jak wyglądam. Opluty donate? Spokojnie, nie opluty. Pewnie nie była tak duża suma, żeby na niego zwrócić uwagę, ale chyba nawet się nie wyświetlił, stary. Upgrade Grovera, jestem zadowolony. No tutaj stoi, ale już go pokazywałem wam. Pokazywałem wam go, wszystko jest tacy. Zwykły śmiertelnik nie dostrzeże upgrade'u tego rowera, no bo to jest tylko łańcuch, jakiś tam support, jakieś tam Miki Miki, ale pasjonat, który wiecie, dosiada tego rowera, czuje go. Czuję każdy przepływ, każdego tutaj machnięcia nogą. To naprawdę czuć różnicę, ale powiem wam, że od kiedy wymieniłem sobie te rzeczy, to byłem tylko na jednej wycieczce, ponieważ jest taka troszkę chujnia w Krakowie i chcę go po prostu, że tak powiem, rozdziewiczyć właśnie w poniedziałek. Od w poniedziałek przychodzą podobno genialne upały do Krakowa i będzie jazda, a ja postanowiłem sobie, bo mam ten challenge, że do czerwca, chciałbym w czerwcu zrobić 200 godzin, a wiadomo, że słowo rudego dzielić przez pół, więc robię 100 godzin, ale zrobię więcej niż 100 godzin. No ale co jest co, zapraszam was od jutra, o 13 mam trening, o 14 kończę, o 16 jestem w domu, umyty, wypachniony, może nie ogolony, ale wypachniony na pewno. No i czwartek, piątek, sobota, niedziela napierdalam streama, tak opór, że tylko gram, budzę się, gram. To nie jest troll, to nie jest troll. Sam sobie postanowiłem to wyzwanie. Sam sobie postanowiłem to wyzwanie. Nie dość, że mam jeszcze sobota, niedziela i trochę piątku wolną chatę. Właśnie tak. W sumie praktycznie w tym pokoju też jestem sam. Ale będę mógł jeszcze głośniej krzyczeć. Tak jest. No nie wiem, wiecie, jak jest wolna chata, to się człowiek trochę inaczej czuje, nie? Wiesz o co chodzi? Nie umyję zębów, kurwa, rano.
Coś takiego. Nie zamknę deski po sraniu. Wiecie, o co mi chodzi. Wiecie, o czym nawijam. No ja akurat jestem z takiego domu, w sensie rodzinnego, znaczy domu, kurwa, z mieszkania, że zawsze kogoś miałem w domu. Więc wiecie, wolna chata, to i konia można zwalić, podrzeć mordę. No raczej ludzi nie zapraszałem do siebie, ale po prostu w domu się człowiek taki czuł zwariowany, nie? Więc nawet jak ja zostaję sam w domu i moja partnerka mnie opuszcza, to czuję takie lekkie podniecenie, jestem sam. Taki fetysz. Czy za 50 tysięcy punktów, tutaj nie ma nagród za punkty kanału, jest oczywiście taka umowny pojedynek jeden na jeden w Lidze Legend, ale jego też nie realizuję. Ja streamuję tylko dla pieniędzy, a nie dla twoich przyjemności. Czy amortyzowana sztyca? Sztyca, tak, jest amortyzowana, ale w ciekawym systemie, bo sama nie jest jakoś zmechanizowana, ale jest odpowiednio wygięta, jest też z karbonu. Karbon ma takie właściwości, że troszeczkę pracuje. Ja karbonem nie nazywam, karbon nazywam takim materiałem bardziej, no. Twardym materiałem takim, można powiedzieć twarda kurtka, kurwa. Wiecie, to są takie sploty, dobra, nie wchodzimy w te tematy. Ale tak, jest amortyzowana, w sensie sztyca w rowerku tutaj, jak ci tak dosiadasz do tego krzesełka, tego siodełka, w sumie jakbym zoomował, zgięta, widzicie, taki zygzak tu jest. Zygzak jest taki. I on powoduje, że to delikatnie pracuje. Oczywiście to są mikro drgania, ale jak wiecie, cały świat jest zbudowany z mikroruchów. Z mikro, także taktowań, kurwa, skoków. Macie też amortyzację aftershock, czy dual shock, coś tam shock, czy preshock w kierownicy. To jest też delikatny amortyzator, polegający na tym, że jest zainstalowana w mostku, przy mostku taka sprężyna. Ona może oddać delikatne takie wibracje, kurwa, na nadgarstku, ale to nie jest taki, że kurwa walisz skoka, kurwa, z garażu, kurwa, i lądujesz. To absolutnie nie. To ma delikatnie, wiecie. Wiecie, to są rowery dla 31 plus gości, wiecie. Starych już, wiecie, co byś popchnął, kurwa, on by się wywrócił i ci sprawę w sądzie zrobił. You know, nadgarstku G-Shocka nie mam, ale dzisiaj właśnie byłem na takim rozciąganiu, właśnie nadgarstki robiliśmy. No, człowiek jest cały czas się uczy siebie. Cały czas się uczy siebie, tak jak Paweł Jumper. Wydaje mi się, że chyba coś jak kamerę ustawiałem, to chyba coś maziłem, bo jest mocno ciemno. Jest bardzo mocno ciemno w pokoju, dobrze to wygląda, bo wyglądam na opalonego, kurwa, dojebanego chama. Niestety jak światło się zapali, to wszystko czar pryska. Gram w Diablo na PS5, pogrywam sobie. Z tym, że Diablo troszeczkę zeszło, że tak powiem, zeszła noga z pedału gazu. Nie widzę sensu i czekam na nowe sezony, żeby się pościgać. Bo fajnie było ściganie się, bo tam miałem tą przewagę, że nie chodzi o umiejętności, a o czas poświęcony grze. A jako, że większość ludzi poważnych pracuje, a ja mogłem sobie siedzieć i grać w to Diablo, więc miałem to poczucie, że uczestniczę w tym wyścigu. No teraz ten wyścig jakby troszkę nie ma sensu, jakby nie ma tego sezonu i może ten sezon nowy wystartuje, to będę grał. Ale póki co, jeśli miałbym polecić komuś Diablo teraz kupować, to nie kupujcie. Gra jest zajebista, fajna, mega jest wkrętka dla graczy. Ale no, chyba bym nie kupował tego. Jak heroinista, który wpierdala tą heroinę na tym pierdolonym dworcu, ale nie chodzi i nie poleca jej każdemu. Ej, mordzia, wal heroinę, będzie zajebiście. On jest świadom swojego nałogu, ale mówi, że lepiej tego nie rób. I ja mam taki sam case, kurwa, co ja pierdu? Mam taki sam, wiesz o co chodzi, taką samą sytuację z Diablo. Fajnie mi się gra, ale nie poleciłbym widzowi. Bo wiem, że widz mój to nie jest gość, który gra po 10 godzin dzień. Mój widz pewnie robi jakieś różne rzeczy. Nie wiem, coś tam chce na rowerze może pojeździć, coś tam chce chwilę pograć, coś porobi, więc chyba szkoda, kurwa, wydawać na tą gierkę tyle pieniędzy. Ale czuję się, że uczciwie mówię, że naprawdę nie warto inwestować tyle pieniędzy, bo kurwa grałem. I tutaj przychodzimy do konsensusu tego wszystkiego, że zobaczcie, Diablo super i tak dalej, wydajesz 400 zł, jest ten hype, ale koniec końców wracasz do darmowej gierki, jaką jest kurwa na przykład Liga Legend, czy teoretycznie Counter-Strike, bo nie wiem, czy on będzie darmowy, czy nie będzie darmowy, ale teoretycznie wszyscy wracamy do tych darmowych graczy, starych graczy. No, w moim przypadku ja akurat do ligi jakby nie wracam, ani do Counter-Strike, ani do GTA, bo ja musiałbym chyba w to rok lub dwa lata nie grać, żeby do czegoś wrócić. Bo dla mnie to nie jest, jak ja miesiąc coś nie gram, to ja nie robię powrotu, po prostu miesiąc coś nie grałem. Ale dalej czuję się, wiesz, to, że ja przez miesiąc pochodzę z dłuższymi włosami na głowie, to nie znaczy, że ja już nie będę miał zakol. Dalej będę je, kurwa, miał. Nie wiem, czy to porównanie miało sens, ale wiesz, o co mi chodzi. Kto ma większy nos? Wiesz co, mamy inne kształty. Wydaje mi się, że mamy inne kształty, powiem ci, wiesz? Już koniec Diablo 4? Tak, to już koniec. Obiecałeś kiedyś streama podczas zjazdu rodzinnego? Na pewno nie obiecałem nigdy streama z kimkolwiek. Nic w życiu nie obiecałem. Tutaj nas... Wiesz, internet traktuje jak jebany ściek, gówno i kibel, dlatego nic nie traktuje tutaj w internecie poważnie. Sorry, ale jak obiecałem ci na przykład, że zawalczy w MMA,
to uwierz mi, że to był żart. Kurwa, przyrzekam ci, że to był żart. Nie, nie, nie. Ogólnie internet to jest kibel brachu i nic nie traktuj poważnie. Ani mnie i w ogóle niczego. Niczego. Jedynym wyznacznikiem jest książka, bibliotekarka. Przepraszam, biblioteka. Chociaż bibliotekarka może też być. I starsi ludzie, z nimi trzeba rozmawiać. Pierdol ten internet. Zrobisz streama z Natanem Marconiem? Tak, jutro będzie stream. Siema Paris, jak znaleźć sens w życiu? Nie ma sensu. Sens nie ma. Życie nie ma sensu ogólnie. To my go nadajemy. Więc to ty jesteś sensem życia. Wystarczy, że sobie coś ubzdurasz w głowie i kurwa zaczniesz to robić. Ale co ja mam ci poradzić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, stary. Myślę, że ty będziesz gościem w Hate Parku. Ja raczej na YouTubie za mniej niż 50 tysięcy się nie udzielam. Jeśli chodzi o YouTube, Instagram, tam zazwyczaj jestem za pieniądze. Tak jest. Trzeba po prostu powiedzieć kawę na ławę, kochani. Jedyne, co robię z pasji, to naprawdę gram w gry i wyzywam się tutaj na Twitchu. To jest moja pasja, naprawdę to lubię robić. Ale jakieś tam YouTube i tak dalej, to już ciężkie kurwienie się za pieniądze, więc jak gdzieś tam mnie zobaczysz, to raczej nie z własnej woli. Na chuj poprawiasz ten mikrofon, bo mi odstaje i zobacz, jak mam zasłonięty mikrofon, w sensie zasłonięte usta mikrofonem, to dziwnie wyglądam, nie? A jak odsłaniam, to widać mój piękny uśmiech. Wiesz, o co chodzi? I mam wrażenie, że cały czas mi tutaj wraca. Ale jak ci to kurwa nie podoba z tym mikrofonem, czy zaraz to wypierdolę. A nie, bo to jest kasztan. Ogląda GTRP, więc on już tak jest zbanowany życiowo. Nie będę ci nic zrobił, byku. Spokojnie, ty już masz przejebane. Ale nie wiem, czy widzieliście, na Pokemonach jest kurwa wyprzedaż klubu R. Znaczy wyprzedaż, co ja pierdolę. Premiera. Premiera klubu R. Wiecie, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi? R, to pewnie w sensie te Giovanni, kurwa. I tam jest kubek R, jakaś bluza R i tak dalej. To sobie chyba zamówię. Plan na stream jest taki, że odpaliłem pomymlość mordą. Takie pytanko, bo ja początkujący na siłowni lepiej kłuć się w dupę. Udo czy Bark, co polecasz? Nie wiem, ale z takim poczuciem humoru raczej polecałbym już zbierać pieniądze na kurwy, bo dupy raczej nie znajdziesz. Bang, odjebany kasztan. Naprawdę powiem wam tak. Do 30 jest nuda na życiu totalna. Nie masz na nic sił. Po 30 jesteś kurwa niezniszczalny. Ja w ogóle na siłkę nie chodzę totalnie. Zobacz kurwa, jaką ja mam bułę. Zero siłki. Zero siłki, zobacz jakie to jest bydle. Totalnie. Totalnie. Sam rośniesz, sam rośniesz. Panna cię dotknie w udo, bryła taka w majtach jest. No są ciężkie jaja. Więc polecam, wiecie co robić? Ekspić umysł, czyli różne wiedzę, języki, różną teorię, różne praktyki, a po 30 delikatnie się dopompować, tak ci mięśnie wypierdala, to jest koniec. Naprawdę zapytaj starego. Trust me. Ja bym w życiu na tą siłkę nie chodził tyle, bo chodził tylko raz w tygodniu na siłkę, a resztę bym chodził, języki się uczył, jak pokonać zakola, medytacja. Nie, następne wojny na tym świecie będą na patyki chyba. Serio, na patyki się będą bić ludzie. Czy nie ludzie, bo to nawet nie wiem, czy to będą ludzie już tutaj. Ale tak czy siak... Najlepszy są ci... Wczoraj Warwick. Widzieliście, jak Warwick zrobił wczoraj rejda? Musimy te shoty podejmować. Lukas, dawaj te shoty. Robisz te Warwick tak z językiem na boku. Napierdala tego rejda, ja tylko stoję. Stoję się, tylko drapię po jajach i tak... No kurwa, z esencja Ligi Legend. Już chuj w ten mecz. Czy wygrasz ten mecz, czy przegrasz. Kogo to kurwa obchodzi? Chodzi o ten moment, kiedy ta kurwa traci rejda i mu tak smajtujesz przed oczu. Nie wiem, co się dzieje. Woohoo! Będę szukał też jakichś przyjaciół do grania w ligę. Jakby regularnie mamy, bym powiedziała, raz w tygodniu. Silver trzyma, ale fart, i szy na UNE. Paris Platino, gol nie ma, goldę jedynkę. Jak ona ma goldę jedynkę, ja mam server 2, czy silver 2. Czyli napiszę, żeby nie było, że wale w chuja. Ja mam jakiegoś Włochala pewnie, tylko takie przeźroczyste są. Włochala ma, to nie będziemy długo grać, to nie. To lecimy dalej, może innym razem. I tak, kocham cię, nieuczesana, pozdrawiam cię. Ale z Włochami to ja dzisiaj nie dam rady, żartuję. Ej, ten Twitch naprawdę jest jakiś dziwny. Włochy, facecie z silnymi ramionami. Naprawdę, ja myślę, że chodzi o tej w tych transmisjach chodzi kurwa o granie w gry. Seryjnie. Granie w gry. A ja się boję, że na przykład do kogoś napiszę, wiesz, napiszę, siema, zagramy w ligę i ludzie mnie posądzą, że ja kogoś chcę, nie wiem, wyruchać, kurwa, rozumiecie? Spokojnie, Mawasz, spokojnie. Wyluzuj, chcę tylko z tobą pograć. Jeż, jakbym miał zostać wyruchany, to już bym dawno był wyruchany. No ale wiesz, o co chodzi, to jest też pojebane, bo teraz chcesz napisać do jakiejś dziewczyny, że siema, zagramy w gierkę, żeby było śmiesznie, nie? I kurwa, sobie myślisz, no nie, bo pomyślą sobie coś i spadamy stąd. Diablo upada, rozmowy też, znaczy rozmowy nie, ale rozmowy to wszystko jedno. Jeżdżenie samochodem. O, to jakaś nowa streamerka? Dzień dobry, wieczór z psychiatryku, spacer z cirką. Ty, ja myślę, że on serio tu ma kruka. O. Psychiatryku, czyli coś odklej cast. Możemy ją wziąć. Możemy ją wziąć do podcasta, może będę zapraszał ludzi do podcastów. Hej, Kaszowie, witam. Ale jednak się udało. Witam cię, papryczku.
Czemu zmieniasz się w Chinkę? Boję się o twojego pieska. Przestań, nie zmieniam się w Chinkę. Ja muszę sprawdzać, mówię, że ja też mam wytwórnię streamerów. Ma konto na TikToku i wiesz, na można powiedzieć, że Pelcu i Testri, no zobaczcie, właśnie. Wiesz, Pelcu i Testri to są już moje gwiazdy, wiesz, oni już sami kręcą lody. Pelcu Betclick, Pelcu to, Testri tam, już wiesz, ja już jakby wziąłem ich do wózeczków, popchnąłem i to się już porozpędzało, jakby już nie mam jary z tego, żeby ich promować. Szukam nowych gwiazd. Oni tak coś poradzą. Oni niedługo będą swoje ekipy zakładać i pewnie wyciągać na mnie, kurwa, brudy. Dlatego ja muszę zainwestować w nowych ludzi. Liga Legend na sam dół. Kogoś z trzema widzami. Nowy Pelcu. Nie, Klama! Okej, Klamę już mam. Jednego. Pelcu jest. No, Magic jest. Heimer. Ruro pierdolona. Nie, Kłaku! Ale już mi się podobasz, już mi się podobasz. Już mam Kłaka i Heimera w jednym. Ej, co z tym meczem jest, kurwa, jego pierdolona, twoja zajebana młać? Nie wiem, stary, nie wiem. Nie mam pojęcia. Pelcu, ej, ona ma pokój jak Pelcu. Dobra, no i mam ekipę. JKB nowe. Jak zrobiłeś rolę przezroczystego, papciu? A, to niedługo w moim poradniku na YouTubie. Właśnie, nie, przepraszam, filtry i nakładamy filtr kluczowanie koloru chroma K. W ogóle po co ty mnie o to pytasz, że ty, kurwa, nie streamujesz?